Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem, jakie wyzwania czekają na nas w drugim tygodniu 6 sezonu, jak łatwo i szybko je wykonać oraz gdzie znaleźć sekretny sztandar za wykonanie wszystkich wyzwań. Zanim wystartujemy, jak zawsze ostrzega was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego musicie wygrać gierkę albo zostać wyeliminowanym. Dodam też, że nie ma żadnego wyzwania z mapu skarbów czy szukaj między. Dlatego nie zdradzę wam żadnej lokacji gwiazdki w tym tygodniu. Okej, a zaczniemy od trzech darmowych wyzwań, które otrzymuje każdy gracz. Pierwszy z tych wyzwań rozkazuje nam odwiedzić wszystkie, z w sumie 7, skażonych obszarów. Jest to nic innego jak wypalone tereny na mapie, które bardzo łatwo rozpoznać, więc z odnalezieniem ich na pewno nie będziecie mieli problemu. Na szczęście nie musimy wykonać tego wyzwania w jednym meczu, dlatego łatwo będzie wykonać to wyzwanie. Ale jeśli chcecie wykonać je szybciej, to polecam złapać się o wózek golfowy, dzięki któremu o wiele łatwiej będzie odwiedzić chociaż 2 runy na mecz. Najlepiej będzie polecieć na golfowe gniazdko, w którym to nie brakuje wózków golfowych. Następne wyzwanie polega na użyciu widmowych kamieni w różnych meczach 3 razy, co oznacza, że będziecie musieli poświęcić na to wyzwanie część przynajmniej 3 meczy. Polecam nie spieszyć się z poprzednim wyzwaniem i wykonać równolegle z tym, tak aby nie musieć zaczynać nowych meczów, tylko aby użyć tych kamieni. I tak, widmowe kamienie wróciły wczoraj naprawione do gry, a pojawiają się one tylko na wcześniej wspomnianych skorzonych obszarach, zazwyczaj po 5 czy 4 na jeden obszar. Trzecie, już ostatnie wyzwanie z tych darmowych, zleca nam zadać punkty obrażenia. Co ciekawe, jest to wyzwanie podzielone na etapy, ale niestety, na ten moment znamy tylko ten pierwszy, który polega na zadaniu 200 punktów obrażeń przeciwnikom przy użyciu karabinów szturmowych. A są to m.in. Skar z Tumikiem, MK i oba bursy, więc jest z czego wybierać. Przechodząc do wyzwań premium, to aby otrzymać nagrody, będziemy musieli wyeliminować przeciwnika z odległości przynajmniej 50 metrów. 50 metrów w Fortnite to jest mniej więcej tyle. Nie powinno się to wydawać dużo, ale do tego wyzwania tak czy siak polecam użyć broni z celownikiem albo coś z większym przybliżeniem. A jeśli chodzi o tryb, to najłatwiej powinno wam pójść w trybie 50-50, gdzie można znaleźć potyczki grupek z obu drużyn, do których dołóżcie swoje 2 grosze, strzelając jakieś broni z dużym przybliżeniem. Następne wyzwanie z tych płatnych zleca nam zadać 500 punktów obrażeń przy użyciu pistoletów. Należą do nich zwykłe pistolety, pistolety z tumikiem, podwójne pistolety i nawet rękodzieła, czyli digle, które są dobrą opcją, jeśli czujecie się na siłach ze swoim celowaniem. Ale zwykłe pistolety potrafią strzelać o wiele szybciej i nie są aż tak złe na bliskie starcia. Jeśli chodzi o tego typu wyzwania, to najłatwiej jest dobijać się odpowiedniej broni powalonych graczy. Dalej, trzecie wyzwanie polega na wyeliminowaniu 3 przeciwników przy użyciu pistoletów maszynowych. Ponieważ grają one dużą rolę w aktualnej mecie gry, prawdopodobnie często są częścią ekipunku każdego gracza, a należą do nich P90 i zwykłe pistolety maszynowe, jeśli oczywiście mowa o tych, które są włączone w zwykłych trybach. Ostatnie wyzwanie i drugie z tych podzielonych na etapy zleca nam zadać 200 punktów obrażeń przeciwnikom przy użyciu sztucera. Niestety i tutaj znamy tylko pierwszy etap wyzwań, ale na szczęście tak czy siak z łatwością zrobicie to wyzwanie. Po wykonaniu tych wszystkich misji otrzymacie taki oto ekran ładowania. I w tym tygodniu do zebrania będzie ikona sztandaru, co zdradza nam ikona sztandaru narysowana na drzewie. Strzałka za to wskazuje, że będzie ona się znajdowała prawdopodobnie na wozie przy oazie odpoczynku. Tutaj musicie poczekać trochę sami, ponieważ strzałka wskazuje na ten wóz, ale nie, gdzie dokładnie ikona sztandaru będzie. I to tyle, ile musicie wiedzieć, aby być gotowym na drugi tydzień wyzwań. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym!